witamy Państwa w następnym odcinku naszych zagadek historycznych. Proszę Państwa, dziś nagrywamy dla Państwa materiał w dniu święta. Święta troszkę już zapomnianego, gdyż mamy 8 maja, Dzień Zwycięstwa. Święto kiedyś fetowane, dziś nadal zachowuje swoją ważność jako święto państwowe, ale może trochę o nim zapominamy. Jest to okazja do przypomnienia, jakie zwycięstwo mamy na myśli 8 maja. Warto przypomnieć, że w dniu dzisiejszym świętujemy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Oczywiście zakończenia walk w Europie, gdyż wojna ta trwała czas jeszcze jakiś w Azji. Proszę Państwa, po co ten wstęp? Ponieważ dzisiejsza zagadka wiąże się z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Jesteśmy w Kaniowie, gdzie miało miejsce wydarzenie tragiczne, ale ma ono swoje szersze tło. Właśnie tutaj, w Kaniowie, na obrzeżach wioski, znajdowało się komando pracy podlegające obozowi jenieckiemu w Łambinowicach. Przebywali tutaj głównie jeńcy wojsk brytyjskich oraz ich kolonii, m.in. kanadyjscy. Poza tym zdarzali się żołnierze prawdopodobnie francuscy, być może także innych narodowości alianckich. I proszę Państwa, skąd tutaj filia obozu jenieckiego? Ma to swoją długą historię, począwszy jeszcze od czasów I wojny światowej, gdy w czasach, kiedy było wielu jeńców, umieszczano ich w obozach, a ze względów praktycznych wysyłano ich do pracy w gospodarstwach rolnych lub w innych potrzebnych miejscach. W czasie II wojny światowej kontynuowano tą praktykę. Dzięki temu właśnie w Kaniowie ulokowano komando pracy, które wykonywało swoje obowiązki w lesie, wycinając drzewa, przygotowując drewno i prowadząc różne prace leśne. W tym miejscu przebywali m.in. żołnierze brytyjscy, których los tragicznie zakończył się 21 lipca 1944 roku. Właśnie tego tragicznego dnia dwóch żołnierzy, Henry Thompson i John Saunders, zostali zastrzeleni przez strażnika w czasie sprzeczki związanej z wykonywaniem prac w lesie. Trzeci z żołnierzy należących do tej grupy przeżył i po wojnie zdał relację o tym, co się tego dnia wydarzyło. To tragiczne nieporozumienie doprowadziło do śmierci dwóch młodych żołnierzy, którzy z najwyższymi honorami zostali później pochowani w Popielowie. Warto tutaj podkreślić, że wielką zasługę dla przywrócenia pamięci o chwili obozu oraz o tragicznych wydarzeniach z 1944 roku mają dwaj wspaniali ludzie związani z Kaniowem. Harry Lebich, który opracował monografię Kaniowa, oraz redaktor Edward Pochroń, który był wielkim orędownikiem uczczenia tego miejsca i tej historii. Proszę Państwa, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani poznaniem nie tylko tego szczegółu, tej historii Kaniowa, zapraszamy do biblioteki. Można wypożyczyć książkę i zapoznać się ze szczegółami